Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Rozgrzewamy BMW, bowiem zaczynamy następny wyścig, tor wyścigowy Voyager. Cel, pierwsze miejsce, ale czy się uda? Nie wiem. Przeciwnicy będą bardzo trudni do pokonania, ponad 200 poziom przy mojej BMW 188, no może być trudno. Ale nie poddajemy się, lecimy. To przyspieszenie jest tutaj, kurde, jeszcze słabe. Musimy naprawdę ulepszyć jakoś tą BMW. Mój plus jest taki, że moja BMW bardzo fajnie pokonuje zakręty. Przyspieszenie ma co prawda słabe, ale jest zrobiona pod właśnie pokonywanie zakrętów póki co. I boty zauważyłem, że bardzo mocno zwalniają przy tych zakrętach, a także po i w trakcie, i przed wyskokami. Także na zakrętach sobie hamują dość mocno. Ale za to wyjście mają też dosyć mocne, bo mają te lepsze przyspieszenie, przeważnie w autach, tak? No więc zobaczymy. Jeden wyścig już mi się udało wygrać na tym poziomie trudności. I byłem z tego mega zadowolony, to było na poprzednim odcinku, to był pierwszy taki wyścig. Ale patrzcie, co boty na przykład robią tutaj, nie? Bardzo dziwnie niekiedy te zakręty pokonują. Czasami korzystają ze skrótów, ale nie zawsze. Więc zobaczcie, druga pozycja póki co. Jup! Oj, przepraszam. Policaje, proszę bardzo. BMW M3. Ty! Nawet całkiem ich tam zostawiłem z tyłu. Nice! Warto mieć ten zagłuszacz radarów, jeśli chodzi o pościgi z policją, bo tak jak widzieliście na poprzednim odcinku, lub nie widzieliście, to mogłem im łatwo... Znaczy no, jak się schowałem za jakimś obiektem, to im uciekałem po prostu, tak? To mnie gubili, no ale i tak mnie dorwali, strasznie mocno biją. W każdym razie, moi drodzy, większość tych takich rzeczy, znajdziek, różnych pierdółek, będziemy sobie odkrywać na live'ach. Może tam trochę wyścigów też porobię, zobaczę, nic takiego, w każdym razie co popchnie jakoś fabułę do przodu, bo fabułę będziemy robić sobie na odcinkach. Natomiast, jeśli chcecie oglądać moje live'y, to zapraszam was, wpiszcie sobie w wyszukiwarce po prostu luceklive.pl albo kliknijcie w link w opisie. Zachęcam was też, skoro już wszystko klikacie, żebyście zostawili łapę w górę i subskrypcję dla zasięgu. Będzie mi bardzo miło i pomożecie mi z moim kanałem. Pamiętajcie, żeby przy klikaniu subskrypcji kliknąć wszystkie filmy, jakie wrzucę. Wtedy pojawią wam się w powiadomieniach wszystkie filmy, wszystkie powiadomienia, jakie wrzucę po prostu na swój kanał. Cokolwiek tam sobie wrzucę, to wam się pojawi, tak? No. Teraz przeważnie będę grał w Need for Speed, będziemy tutaj różne rzeczy robić, także zapraszam do subskrypcji oraz do lajkowania. No i proszę, ej, zobaczcie, 200 poziom. Elegancko, człowieku, nawet prawie kogoś zdublowałem. Nie jest tak trudno, jak myślałem. Chodźmy się zabawić trochę z policją może, czy nie? Dzień dobry, papa. Pa. Nice. Ja ci się zatrzymam na bań. Tył! O, nie udało się w tył walnąć, kurde. Na szczęście, jak my walimy policjantów w bok, to oni... Czekaj. Tutaj mamy wyścig. 200 poziom. Kurde, spróbujmy. W mieście chyba jest całkiem spoko się ścigać na tym poziomie. Okej, i... No, walą tutaj mocno policjanty. Drugi poziom to już jest... Trzeci poziom to jest hardcore. Ale mimo wszystko i tak będę próbował, bo emocje są zajebiste, jak się im ucieka. Naprawdę bardzo łatwo mogą cię rozwalić, zwłaszcza jak nie masz tych wszystkich takich ulepszeń, które pewnie później się dopiero zdobywa. Warto... Ja zauważyłem, że przy uciekaniu warto często zmieniać kierunek jazdy,
chować się za obiektami, doki są do tego świetne, tam jest masę kontenerów, ale jak masz wolną furę, to i tak łatwo cię doganiają. Zresztą wiemy z innych NFS-ów, że ci policjanci mają jakieś przesadzone te furki i potrafią cię bardzo w sztuczny sposób doganiać. Czasami nie potrafią wjechać na jakieś tam obiekty, które są na podwyższeniach, jak tutaj ten taki wiadukt czy most, nie wiem co to jest. O, jednak mnie znaleźli. Dobra, to spróbujmy zrobić eksperyment. I wjedźmy sobie na takie podwyższenie gdzieś tam. Tutaj, o dobra, tutaj sobie wjedziemy i zobaczymy co oni zrobią, nie? Oj, a tu się da wyskoczyć? Nie, kurde. Czekaj. A jak go tu zrzucimy? Ej. Lol. Ow. Dobra, tam mamy następne podwyższenie terenu. Co tu się wydarzyło? Czekaj, ja mam chyba pomysł. Pora na ciężką artylerię. Zapraszam na przedstawienie. Jeśli mam tu dalej nie grać, szybciej będzie jak mówię na piechotę. Dobra, mam to. Uhuhu. Nieźle. Dobra, zawracamy. Gaz. Nitro, nie mam nitra. Nie jest nitro. Dobra, gazu. Patrz, to jest chyba najlepsze miejsce do ucieczki. Zobacz, tak jak Most Wanted 2005. Też mamy jakieś tutaj podwyższenie i oni tutaj wariują. Patrz, udało się uciec. Dobra, wypadałoby naprawić jakąś furę. Poczekaj, mam trochę uszkodzeń. Chodźmy sobie tu naprawić. Czasami to ratuje dupę, naprawdę. Dobra, fura naprawiona, cyk. Zostały dwie naprawy. A tutaj mamy wyścig, pojedziemy sobie ten wyścig i zobaczymy co to będzie. Nie dość, że będę miał podwyższony znacznie poziom trudności. Nie zdążyłem rozpocząć, już mnie znaleźli, kurde. Dobra, spróbujmy jeszcze raz wykorzystać to podwyższenie i zobaczymy czy to nie był przypadek. Dobra, tu wjeżdżają, tam dalej będzie jakiś zeskok, nie? O! Okej, teraz tu. Zaskoczyli mnie. Rozwaliłem do tego gościa. Lol. No dobra, ale... Ale, tam dalej mamy zjazd, taki zeskok na billboard. Myślę, że da się to jakoś ogarnąć, tylko trzeba to zrobić dosyć sprytnie. Pamiętajcie, że radiowozy trochę nas wyprzedzają. Może uda się zrobić tak. Może się uda zrobić tak, że on zeskoczy pierwszy, a ja zostanę na górze. I wtedy powinniśmy ich zgubić, prawda? Czy nie? Dobra, jak będzie tu korwetta, mam przedupczone. Oj. Więc chyba lepiej się zwijać już powoli. Okej. Nie. Ja już mam dosyć. Dwa poziomy wyżej, to mnie satysfakcjonuje. Gdzie jest kryjówka? Przed nami? Musielibyśmy zawrócić. Czekaj. Kryjóweczka. Gdzie są gli... A, jak zawrócę, to mnie znajdą, nie? Kawałek przed nami, byśmy musieli tutaj dojechać. Dobra, gaz. Nie no, wyścigu nie będę startował z tyloma policjantami na karku. Patrzę cały czas na minimapę, zerkam, czy przede mną nie ma jakichś policjantów. Swoją drogą, skąd na minimapie zaznaczeni oni są? Jakiś Janosik, czy coś takiego? Nie wiem. Haha!
Uwaga! Ej, nie pokazało mi. Rywalizacja się zaostrza, co? Okej. A czemu nie mam 14 poziomu? Nie wiem. Dobra. Jakie wyzwanie my tu mamy? Weźmy sobie nocne może. Cyk. I idziemy. Musimy zdobywać poziomy, moi drodzy, bo kasiory nawet nie mam, nie odchodzi, ale nie mam poziomów. Muszę mieć wysoki poziom, żeby kolejne części do mojego BMW podblokowywać. Stary. Dobra, próbujemy. Więc ta... Ej, patrzcie, za każdym razem 18 dzielnic do zebrania wszystkich obiektów. Więc tu będziesz wspaniałe nagrody. Dobra. Dlatego będę te rzeczy robił na live'ach, przypominam. Wiecie, gdzie są live'y? Link w opisie. Dobra, jedziemy na ten wyścig. Mam poziom obławy zerowy. Czyli on się kasuje za każdym razem, jak wjeżdżamy do garażu, wygląda na to. Do 14 poziomu brakuje mi 4300 punktów reputacji, czyli myślę, że już niedużo. Po skończeniu tamtego wyścigu powinniśmy być już znacznie do przodu, myślę. No a tam jest na 200 poziomie te samochody, nie? Więc haha, 200 punktów mają, więc powinno być całkiem spoko. No i jesteśmy na miejscu. Tor wyścigowy. Pyk. Plazma, tak to się nazywa, no. Nie wiem, czy dam sobie tutaj radę. 4500 punktów reputacji po tym wyścigu. Bo myślę, że zagwarantuje mi awans do następnego poziomu 14. A na 15 odblokowujemy bardzo dużo części do tego BMW. W tym chyba właśnie turbo sprężarkę, która znacznie ułatwi mi sprawę w wygrywaniu wyścigu. Ha. No i może być już trochę łatwiej na tym, na różnych obławach. Jak się ten gościu śmiesznie tam trzęsie w tle. Dobra, startujemy. Gaz. Dobra, pamiętajcie, że oni mają bardzo wysoki poziom, więc muszę dać z siebie więcej niż wszystko. Tak samo jak i BMW. Dawaj BMW. Most Wanted w końcu. Takie oszukane Most Wanted, nie? Takie Empower z doczepionym znaczkiem Empower. Takie sztuczne Empower. Nie no, nie sztuczne, no tu mamy taki fajny silniczek. Rzędowa szósteczka. Chyba 3 litra. O, dzieje się, goni nas policja, ale innych kierowców chyba też. Wpadł mi w oko fajny wóz. No właśnie, wydaje mi się, że ci policjanci tutaj, oni też jakoś te samochody później upłynniają. Coś z nimi robią. Jak było na początku, jeśli oglądaliście cutscenkę, to była tam taka opcja, że policjant wydarł się na drugiego policjanta, bo ten zaprzepaścił jakąś tam furkę, nie? Dobra, 35% wyścigu. Może nie być ciekawie. Trzymajcie się, kolejne jednostki w drodze. Dobra, tak, to nitro 3 litrowe, świetne jest. Robi robotę. Nie wiem, czy uda mi się dogonić tamtego. Niby 300 km na godzinę prędkości maksymalnej, ale kiedy my tyle osiągniemy? Kurde, bez turbosprężarki ciężko. Proszę bardzo, BMW, ale z jakim bodykitem? Idź pan. Jakim cudem ja ich tu wyprzedzam na tej prostej? Przecież ja mam naprawdę dużo niższy ten poziom. W końcu BMW, nie? M3, GTR, takie oszukane. Gonią mnie.
Nice. Dobra. Oj, trochę źle nitra użyłem. Mogłem przy wyjściu z zakrętu, nie? Tutaj znowu mamy stację benzynową. Teoretycznie moglibyśmy tu chyba jakoś skrócić drogę. Chyba przed tą stacją benzynową tak jakoś, nie? Kurde, idzie. Powiem wam, że w mieście tak mi się wydaje, że na tym poziomie nawet trudności jest łatwiej. Nie wiem czemu. Okej, ostatnie 500 metrów. Tu były tylko dwa okrążenia. Tak jakby. Łup! Ha, ha, ha. Proszę bardzo, jak dojadę teraz do Haviry, to powinienem mieć następny poziom. Teraz mogę powalczyć o 15, więc spróbujmy sobie tam jakoś mnożnik zwiększyć. Ucieknij policji na poziomie drugim. Idealnie. Ajajaj. I teraz wystarczy im uciec. Już mam kolejne cele nocne wykonane. Warto to brać, bo to się prawie samo robi. Ops. Tak, tam mamy to. A pojedźmy sobie tutaj. Przed nami trochę radiowozów. Oho. No to uwaga, hop. Ej, możecie mi tu wejść w miejsce? Muszę tu załatwić pokoju. Spoko. Gdzie on jest? Wow. Trochę mnie uszkodził, ale odrobinkę tylko. Nigdzie nie widzę tego cholernego mostu. A to BMW! Cyk. No i pięknie, wszystko sobie zrobiliśmy. Cele wyzwania wyścigowe ogarnięte. 6164 punkty do następnego poziomu. I teraz pytanie, ryzykować? Ja bym pojechał jeszcze jeden wyścig jakiś. Zobaczymy, czy jest coś nowego. Tu coś mamy. Który poziom? 220. Może być ciężko. Spróbujemy, kurde. Żebym tylko na kolor... na tych, na niebieskich nie natrafił tutaj. No, powiem wam, że już trochę grzeje ta BMK, ale kusi mnie ten poziom 15, bo jak uda nam się w 15 poziom wbić, to będziemy mieli naprawdę mega fajne ulepszenia do tego BMW. Dobra, policja zaczęła mnie gonić, ale na razie tylko jeden radiowóz, więc... Niedzielnego kierowcę. O czym oni śnią? Ops. Ops. Jak już daleko skacze, nice. I tak, udało się jakoś przejechać przez miasto w miarę tak unikając policji albo po prostu jej uciekając. Trochę ryzykowna sprawa brać udział w nowym wyścigu, gdzie może gonić nas policja, ale spróbujmy. Może tym razem uda się uciec na poziomie trzecim policji. O kurde, to by było niezłe wyzwanie, prawda? Dobra, próbujemy. 15 poziom, człowieku. Może być ciekawie. Oho. No nic, jak kto nie ryzykuje, ten nie pije szampejna. Dobra, go. Tutaj już samochody dużo, dużo lepsze od mojego. Naprawdę, jak zdobędę tutaj podium, to będzie sukces, nie? Już tutaj nawet nie liczę na pierwszą pozycję. Chociaż znowu, jeśli będzie dużo zakrętów, to może się okazać, że jakoś sobie poradzę.
No, ci tam z przodu ładnie poszli, te dwa pierwsze samochody, więc... O, tam się coś rozwalili, ładnie. Dobra, trochę mi policja pomaga chyba. Oh. Oh my god. Dodatkowe utrudnienie. Mnie goni teraz policja. Dobra robota. Nie! Oh shit. Spojrzałem się na chwilę na radar, zobaczyć jak policja mnie teraz widzi, czy mnie nie widzi. Niestety lipa, 2000 punktów reputacji tylko, niedobrze. Patrzcie jak się wszyscy rozjeżdżają, nie? Dobra, ucieczka udana. Kurde, jeszcze jeden wyścig, jeszcze tylko jeden. I wbijamy 15 poziom. Tego nawet nie zaliczyliśmy, bo tu trzeba chyba co najmniej na... a co to? Aha, tu możemy sobie zmieniać poziomy, jasne. A tu? Tu nie mam jeszcze odblokowanego wyścigu na tym poziomie. A, to są te same wyścigi, tylko po prostu nowe poziomy mi się odblokowują. Znaczy, w sumie nie wiem, czy to są te same wyścigi, albo po prostu mamy nowe poziomy, nie? Tutaj mamy coś ciekawego. O kurde, ile policji już jeździ. Trzeci poziom, moi drodzy, nie są żarty. Jeden wyścig. Jeden wyścig, kurde. Tutaj za mało punktów. Musimy to objechać. Tutaj tor. A tu mamy sprincik. Za 2000. To będzie git. Pokaż, przejedziemy tu. Tutaj jest tank. Tu nie ma żadnej hopy ani nic. Tu masa policji, kurde. Dobra, jedziemy tu. Idziemy sobie tutaj, skręcimy teraz tu w lewo, na most. Oho, przede mną policja, niedobrze. Schowajmy się trochę. Ja tylko jeden wyścig muszę ukończyć, tam było... Dobra, musiałem trochę ominąć policję, bo... Dobra, zauważyłem jedną rzecz, że jak goni nas policja i wpadniemy do wody, to samochód dosyć mocno nam się uszkadza, ale jeśli nie goni nas policja i wpadniemy do wody, tak jak teraz przed chwilą, samochód nie łapie tych uszkodzeń, te uszkodzenia, które mam teraz, miałem już wcześniej zdobyte, nie? No. Tutaj mamy sprinta. Hops. I zobaczmy, co mnie tu czeka. Trzeba iść po herbatkę. Dobra. Jak się długo wczytuje ten sprint. Ja już go chyba robiłem, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby zdobyć te 2000 punktów i możemy tak zmodyfikować BMW, że to szok. No i tutaj raczej powinienem wygrać, bo to jest mój poziom tych samochodów. Dobra, pięknie, jedziemy. No i przed nami policja, czy nas oleje, czy będzie ścigać? Kurde, olała nas na szczęście. No i pięknie, na szczęście bez żadnej policji. I zobaczcie. Dojedziemy teraz do garażu, będziemy mieli wbity 15 poziom. Ja jestem usatysfakcjonowany, bowiem odblokują nam się takie części, że to szok, ale warto by było uważać teraz naprawdę na policję, bo za moment wbije mi się poziom trzeci, a to będzie lipa. Jestem teraz w okolicy doków, tutaj się skończył ten ostatni wyścig.
Teraz dojeżdżam do chaty i robimy taki tuning, że głowa mała, naprawdę. Trochę kasy powinienem mieć, niedużo, nie wiem czy mi na wszystkie części starczy. No jak mi nie starczy, to pojeździmy sobie wyścigi już te dzienne, prawda, żeby tam sobie kasy pozdobywać. I proszę bardzo, gro nie skraszuj się teraz, bo ino, kurde, grubo. To już coś. Pięknie, nowe samochody dostępne. Proszę bardzo, Mercury Cougar BRZ-ka Type X i Evolution. Napęd na 4 koła, pięknie. BMK, napęd na 4 koła, kolejny Skyline i GTR R34 Cayman GTS. I tyle, sporo autek, bo żeśmy wbili dwa poziomy. Nie ma lipy. Ale dokładnie, nowa lista części. Weźmy sobie teraz wyzwania na dzień, bo ja jestem na 100% pewny, że kasy nam zabraknie teraz lekko. Więc tak, wybieramy sobie dzień teraz, te wyzwanka, i chodźmy sobie tuningować moją furę, moi drodzy. Tak, co my mamy? Co my tu mamy? Poczekaj. Pyk, pyk, pyk. Co to? Zakłócacz. Aktywacja tego odparnia pojazdu takie na taki wyłącznikiem. Ja jeszcze z wyłącznikiem nie miałem tu do czynienia, ale patrzcie, co nam się tu odblokowało. Samopompujące opony i zmniejszenie uszkodzeń. Mega, myślę, że potrzebne na wyścigach, pościgach. A także zwiększenie uszkodzeń, człowieku. O, teraz to będzie grubo, czy nie? Moim zdaniem tak. Dobra, i modyfikatory do driftu na razie to zostawię, bo interesuje mnie turbo doładowanie. Damy tutaj pojedyncze turbo doładowanie, co da nam większego boosta do prędkości końcowej. A tak, 30 tysięcy, kurde, tylko to mogę sobie kupić praktycznie. Chyba że coś jeszcze tutaj. No, to już mam zamontowane. To jest od 19 poziomu. Całe szczęście, bo i tak hajsu nie mam na to, ale turbo doładowanie da nam bardzo dużo. Super. Tu mamy nitro na poziomie pro, więc jest ok. Tu mamy dyfer na poziomie pro, a pro plus jeszcze nie mamy. Pro plus będzie od 17 poziomu, więc już całkiem niedługo. Tutaj mamy lepsze sprzęgiełko, co nam troszeczkę podnosi statystykę samochodu za 9000 dolców. Liczy się każde ulepszenie, nie? Dobra. Oponki jakieś lepsze mamy? Nie. Super, są zablokowane. Tu mamy hamulce, które mamy na wersji pro, więc nie potrzeba. I zawieszonko nie mamy chyba też super, prawda? No tak. Jeśli chodzi o wizualne sprawy, to tutaj chyba nic. I niestety zagłuszacza nie możemy sobie zainstalować, niestety. Jest, słychać teraz turbo. Jezu, to płomienie. Ciekawe, jakby podwójne brzmiało, tak? Z ciekawości, jak kiedyś będzie mi nie szkoda pieniędzy, to sobie to kupię i sprawdzę po prostu. W ogóle, te samochody, które widzicie tam w tle, to są samochody innych graczy. Autentycznie. Zobaczcie, ktoś ma nawet... Ale to nie jest ta GTR. Czekaj. Można to zobaczyć? Podgląd auta? Ty, ktoś już skończył fabułę. Słuchaj. W jeden dzień ktoś objechał całą fabułę, bo żeby odblokować ten samochód, trzeba właśnie całą fabułę skończyć. I to jest już prawdziwa GTR-ka. Oczywiście ten pakiet poszerzeń możemy sobie zainstalować do mojej... Ale widzę, że on ma tutaj inny próg. Tak myślę. Czekaj. Moje auto. No! Ty, czekaj. Na dwozie. No! No teraz żeśmy poprawili. Teraz wszystko będzie się dobrze wyświetlać, prawda? Tak jest, teraz mamy prawdziwe... A, przedni zderzak jeszcze chyba miał inny, nie? Jest jeszcze tam ta BMK? Jest. Czekaj, tu pewnie będzie.
Pytanie, który? Czy ten? Chyba ten bardziej, nie? 1500. Zobaczę jeszcze, bo skoro mamy, to możemy sobie podejrzeć, prawda? Podgląd auta. Nie, tego zderzaka nie ma. To jest zupełnie inny. Szkoda. Jakiś taki szerszy jest, prawda? No, tego nie ma. On jest taki przez całe auto praktycznie, no. Szeroki, taki fajny. A to nie jest ten czasem? Ty, to ten jest! O, to jest ten! Jest jednak! Dobra, to teraz musimy tylko rozdzielacz powietrza wypierdzielić. Da się to usunąć? Zmień widok, usuń przedmiot. Ha, ha, ha. I teraz mamy, jeśli chodzi o bodykit, dokładnie taką samą wersję. Człowieku. I teraz tak, jeszcze zobaczmy, czy są felgi. Takie jak z Most Wanted'a. Kolor wykończenia, zmiana rozmiaru, to nie. Rozmiar jest spoko, nie? Właśnie, czekaj. Ja muszę podejrzeć, jakie są felgi zamontowane, bo jeśli są w tamtej BMC zamontowane felgi takie jak w Most Wanted, to na pewno będą i tu. Myślicie, że takie są? Kurde, ciężko powiedzieć. Ale nie wydaje mi się, żeby takie były w Most Wanted. Więc tak, mamy taką śrubę na środku i takie coś, dobra. Czekaj, ja sobie zrobię fotę tych felgów. Odpalę sobie telefon tutaj z boku gdzieś. I zobaczę, czy uda mi się coś takiego namierzyć. Dobra. I teraz przechodzę do mojego autka. I personalizacja. Nadwozie, kłoła. Nie tarcze, zaciski. O, tu możemy mieć Empower zaciski, haha. Dobra, tarcze. Nie, czekaj, ja nie mogę tyle kasy wydawać, bo mi zaraz nie starczy na felgi. Zmiana felg. Bardzo podobne do tych, ale to jeszcze nie to. Czekaj, no kurde, natrafimy tu na takie. Żeby mieć sobie wersji GTR. Czekaj. To by było super. Nie ma. Ładne są te felgi tak w ogóle. Czekaj, te nie. Wow, ale super, jak od Lambo jakiegoś. Znaczy tu nie pasują, ale podobają mi się felgi ogólnie, kształt, nie? Ciekawe, czy to są dokładnie takie felgi, jak były w Most Wanted? Mi się wydaje, że były trochę inne, takie jakby stalowe, coś koło tego, nie? W Most Wantedzie. Albo mi się wydaje, bo były pomalowane na jakoś tak szaro. Te jakie... To chyba są z jakimś dodatkowym chłodzeniem, nie? Tak, to są z chłodzeniem takim. Ładne są te felgi, ale niestety chyba nie ma tych z Most Wanted'a. Nawet nie ma podobnych. One mają taki, jakby wam to powiedzieć, ten środek jest taki większy i te, powiedzmy, szprychy są takie krótsze. Nie wiem, czy coś podobnego w ogóle będzie? Chyba ciężko. Coś jakby to, tylko że te szprychy są zupełnie inne, nie? O, albo coś jakby to, tylko znowu zupełnie inne te szprychy. Ja na to mówię szprychy. Nie. Tutaj jakby tak dwójkami były te szprychy. Nie to. O, też nie to. Te są chyba całkiem zbliżone, ale to nie, to pod innym kątem. No nie ma takich, kurde. Najbliżej to te by pasowały, tylko że te mają śruby, wiecie, 5 śrub ma, a tamten miał taką jedną w środku, nie? Mimo to te by najbardziej pasowały, kurde. No, te felgi najlepiej. Da się zmienić rozmiar?
zablokowane. Niestety nie możemy zmieniać rozmiaru standardowych felg. Ja dałem takie, bo takie mi się w tej aplikacji wydawały najbardziej zbliżone, tak? Jak sobie tam tuningowaliśmy razem na Instagramie. Tu mamy coś takiego, ale znowu jest ta... A może znajdziemy coś z taką pojedynczą śrubą po środku? Tutaj w ogóle całe zakryte. To też nie, no nie ma takich felg. Chyba że można je jakoś tam odblokować. Ty, a takie? Ej, te spoko wyglądają, nie? Takie jakby torowe czy coś. Nie, to się podoba. 1500. Dawaj wielkość. Ty, spoko. Nawet lepsze niż te z Most Wanted. Patrzcie, tu możemy sobie parę rzeczy pozmieniać. Czerwony. Czekaj, czekaj. A, aha, dobra, bazowy. Nie, no chyba. Czekaj, bo tu mamy jeszcze. Tu z felgami, to my się możemy pobawić. Matowego karbona dawaj. Dobra, jakie to są felgi? Rotiform, jak się nazywają. Tu mamy i z tyłu jeszcze wartałoby wymienić te zaciski, nie? A czekaj, a można na przykład skopiować te felgi do tyłu? Tarcze, felgi, czyli opony, a opony jeszcze można, ale jak kupię te opony, to mi nie starczy na ten. Zmiana rozmalu, zobaczenia, felgi, kurde, dobra. Chodźmy tu do tyłu. No, te felgi chyba nie pasują, nie? Wymienimy na inne. Tamte mi się bardziej podobały. Dobra, lecimy. 15. O, mam. Ty, te nawet spoko. Takie bardzo podobne do Most Wanted'a, nie? Te. Mają jeszcze jakieś takie ciekawe. Dobra. Bierzemy te co z przodu, bo mi się bardzo podobają. 100 pencet za to. Ten mały cal jest straszny. Ops. Edytuj kolor wykończenia. Basowy. Czekaj, to było. Tak. Matowy. Nie. To chyba to było. A dobra. Poczekaj. Cyk. Teraz nie wiem jak z przodu. To samo, gitara, elegancko. Czerwony środek. Teraz zaciski hamulcowe. Nie, nie starczy mi już. Ale z tyłu nieważne, nie muszą być jakieś tam wielkie, nie? Ważne, że z przodu są wielkie. Dobra, to mamy, to mamy. Tylko wiecie co, ta opona wydaje mi się teraz zbyt jasna. Może to tak w garażu tutaj wygląda. Tarcze, felgi, opony. Opony. Tutaj. A co to? Patrz. Trochę nam się felga w retro stylu. Trochę nam się felga wysuwa w niektórych oponach. Nie stać mnie na to, ale coś takiego też będzie można zainstalować. No może nie akurat do tego samochodu, ale już mamy typową wersję z Most Wanted'a. Tylko środek mamy taki bardziej przystępny może, nie? No dobra. Zrobiliśmy. Jest ten zderzak nawet, kurde. No nie powiedziałbym. No to co, lecimy chyba już wyścigi, czy nie? Tu mamy jakieś efekty. A, tu już chyba mi na nic nie stać. Zresztą, mam pneumatykę. Czego więcej chcieć? Pierdziele, jaka to jest. O Boże, jak to wygląda. Jest autentycznie najlepszy sposób tuningowania ever. Mam nadzieję, że do tego Need for Speed'a będzie jakieś DLC, bo póki co cały ten klimat, wszystko wokół tego Need for Speed'a strasznie mi się podoba, naprawdę. Wow. Możemy swapy robić, masakra. Chociaż akurat w tej BMC swapa bym nie chciał robić. Strasznie podoba mi się to, że brzmi
Może nie tak jak w Most Wanted 2005, ale zbliżenie, tak? Myślę, że brzmi spoko. Dobra, idziemy w dzień. Mamy teraz bardzo fajny poziom i warto byłoby trochę kasy pozdobywać, bo tam jeszcze parę rzeczy warto było podlinkować. Masę aut nam się odblokowało. Masę aut. I warto byłoby też na nie zarobić w końcu, nie? Także dzień i proszę bardzo, zaraz obok mamy już wyścig. I powiem szczerze, bardzo, bardzo fajny wyścig za 21 tysięcy dolarów. Ej, odblokowały mi się strefy driftowe, które są tutaj. Czy to jest to? Dobra, to jest to. 3000 dolarów, 200 reputacji. Warto by było sobie to sprawdzić. No ale mimo wszystko myślę, że tym samochodem raczej nie podriftujemy, czy jak? Fajnie wygląda to 500+, jak ja mam wrażenie, że to jest nawet fluorescencyjne. To naklejka, zobaczcie jak w ciemnościach super to widać. Hej Anna. Jeśli mam ochotę na burgera, muszę po niego wyjść. To nie jest zdrowe. Dobra. Teraz tak, zrobimy sobie ten wyścig i pójdziemy na misję fabularną. Uuuuj! Patrzcie, ile mamy tych wyścigów w ogóle do robienia. Masakra. Już widzę te wszystkie pieniądze, które tu zdobędziemy. Na razie mam wyścigi, które dotyczą jakby mojego poziomu, bo samochód żeśmy znacznie ulepszyli. Nie omieszkamy go oczywiście sprawdzić pod kątem jego możliwości teraz. Mamy pojedynczą turbosprężarkę, która doda nam fajnego boosta na wysokich obrotach. Więc sprawdźmy, jak to będzie działać w praktyce. Marchewy! Dobra, go! Poszli! Na ten wyścig wypadałoby chyba zmniejszyć sobie docisk, bo tu nie mamy jako tako zakrętów żadnych. Poza oczywiście tymi, które są dość mocno wyprofilowane, nie? 4 okrążenia mam tu do zrobienia, ale chyba raczej sobie poprawimy. Znaczy, poradzimy z tym. Wow, jak to wygląda, ja robię foty. Czekaj, że tak. Jedna fota. Druga fota. Fajnie, że gaśnie cały interfejs, nie? Podczas robienia fotek. Jak to wygląda, człowieku? Dobra, nie? Co, tak 250 km na godzinę, a to jest dopiero piątka, mamy tu sześciobiegową skrzynię biegów, nie? Ależ ciśnie i ten zderzak, kurde, ja też jak go tam przeoczyłem w tej aplikacji Need for Speed Heat Studio. Zduplikowani. Zdublowaliśmy dwóch naraz i lecimy po trzeciego. Dobra, tutaj tak naprawdę jakoś takich specjalnych... Znaczy, nie poczułem tego za bardzo, bo tu cały czas jedziemy tą praktycznie pełną prędkością. Myślę, że ta turbosprężarka powyżej 150 km na godzinę będzie lepiej odczuwalna. Więc przy takich wyższych prędkościach, no nie do końca. Dobra, zobaczmy jaki poziom mieli moi przeciwnicy, nie? Bo to jest dosyć interesujące. 220 poziomie był ten wyścig, a przeciwnicy powinni mieć tutaj gdzieś koło 250 może i nawet. Teraz zobaczymy. 21 tysięcy. To lubię właśnie w tych dziennych. Dobra, 237 miał najlepszy zawodnik. Także i tak wyżej niż ja. To boostuje moje ego. Dobra, tu mamy strefy driftowe różne. Czy to są strefy driftowe na szutrze? A nie, na szczęście jest asfalt. Dobra.
Całe szczęście, że twórcy... Tak. Brakuje ci jazdy, co? A ty nie wiesz jak. Czasem nawet marzy mi się buchnąć go-karta dzieciakom sąsiadów. Ryżowy i ma pedały. Jak on potrafi rozwinąć ten kart? Górki jedzie całkiem szybko. Słuchaj, mam trochę gotówki, może... Dzięki. Doceniam, ale to moja odpowiedzialność. Już ci nie zajmuję. Na razie. Ta. To nie jest samochód do driftu. Ja go zrobiłem typowo pod przyczepność. Most Wanted, nie mieliśmy driftu. Pod drift to my sobie jeszcze zrobimy tu kurki. Nie wiem, czy nawet uda nam się jedną gwiazdkę zdobyć. Nawet się nie udało jednej gwiazdki zdobyć. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Takie rzeczy będziemy sobie robić na live'ie jakimś tam innym samochodem. Zobaczymy jeszcze. Pamiętam, przypominam wam live'y, gdzie są luceklive.pl. Po prostu wpisujecie i jedziecie. Tu się wyjedzie? O, okej. Dobra. I gdzie my sobie pojedziemy teraz? Tutaj sobie zrobiliśmy ładnie wyścig. Tu mamy jakąś nowość. Tor 220 znowu. Sporo tu tego jest. I zobaczcie, jaka kasa za to, nie? Dużo jest wyścigów, strasznie mi się to podoba. Jedziemy. Nie lubię trochę tych okrążeń. Powiem szczerze, zawsze lubiłem sprinty w tych Need for Speedach. Ale jest dobrze. Tu nawet wbiłem sobie ten. No właśnie, i jak z tym przyspieszeniem teraz? Jest lepiej? Nie no, jest lepiej. Przy tych wyższych prędkościach na pewno. To jest jeszcze słabe turbo. Tam na pewno jeszcze kurkę można znacznie ulepszyć, ale już jest fajniej z tym przyspieszeniem, czy nie? Wyścig pod tytułem Trudne dziecko, let's go! Tutaj mamy parę okrążeń. Kurde, te starty są zajebiste. Dobra, go! Wszystkim tak te marchewy cisną, nie? Znaczy, podoba mi się to. Nie wiem, jak będzie w przypadku wyścigów multiplayer. Nie wiem, czy tutaj nawet jest jakaś kooperacja. To sobie już niedługo sprawdzimy. Myślę, że fajnie by było w kooperacji sobie tak pojeździć. Naprawdę tutaj klimat tych wyścigów ulicznych świetnie czuć. Zwłaszcza jak się jedzie w nocy, ale w dzień też jest spoko. W dzień to tak trochę zajeżdża pro streetem. Takie wrażenie mam. Oczywiście pro street w porównaniu do tego Need for Speeda jest no, taką minigierką, bym powiedział. A propos pro streeta, to wam powiem taką ciekawostkę. Oglądałem ostatnio film jakiegoś gościa na YouTubie, który zainstalował modyfikację do tego Need for Speeda Pro Streeta, która to z kolei usuwała te takie dziwne drgania podczas tych szybkich wyścigów i usunęła tak zwany input lag. Nie wiem, czy pamiętacie, czy ktoś z was grał w Need for Speeda Pro Streeta, ale tam samochody przy tych szybkich wyścigach skręcały tak jakby z opóźnieniem. I okazuje się, że gdy się usunie ten taki input lag, czyli na przykład skręcisz w prawo i samochód dopiero po, nie wiem, pół sekundy skręci ci w prawo. Pół sekundy może przesadziłem, ale tam powiedzmy 200 milisekund albo 150 milisekund, czy 50 milisekund, nie? I to było trochę takie denerwujące, bo nie potrafiłeś ogarnąć, jak samochód się zaraz będzie zachowywał, tak, na wyścigu, nie? I ktoś to ponoć usunął i dopiero było widać, jak się tam całkiem fajnie jeździ w tym prostricie. Tylko, że po tylu latach to już w ogóle nie jest interesująca gra. Chociaż, jak Pro Street wychodził, to trzeba przyznać, że miał świetną grafikę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale bardzo ładnie wyglądał tam dym spod opon. I ogólnie, bardzo szczegółowe te pojazdy były. Można było sobie nakładać naklejki, tak jak i tutaj. No może tutaj to jest bardziej takie przystępne, tych naklejek jest więcej. Nie? Ale mam dla was takiego newsa ciekawego. Jak wejdziecie sobie na mój kanał, mów po ludzku, tutaj na YouTubie i zobaczycie na grafice kanałowej takie moje logo, które mam już tutaj od jakiegoś czasu, niedługo ten logotyp będziecie mogli sobie nałożyć jako naklejkę Need for Speed Hit. Tak, moi drodzy. Będzie ta naklejka dostępna
i każdy będzie mógł sobie ją nałożyć jako taką dostępną, gotową już kalkomanię. Co wy na to? Co oni robią? What the? Dają mi wygrywać, czy jak? Nie wiem. W połowie wyścigu jakoś się tam rozwalili, jakiś błąd w skrypcie chyba się pojawił, nie wiem. No, ale w każdym razie tą kalkę będzie można sobie już dodać. Obecnie już sporo youtuberów ma swoje naklejki tutaj. Tak i później w tym Need for Speed, nie wiem dokładnie kiedy, ale jak będzie, na pewno nagram o tym odcinek. Będzie to pierwszy Need for Speed, gdzie faktycznie znajdzie się moja naklejka, moje logo. Także myślę, że spoko. Myślałem nawet, żeby sobie zrobić jakiś taki inny logotyp, jakiś taki fantastyczny, jakiś tam jakąś czachę i tak dalej, ale postanowiłem zrobić coś bardziej stonowanego i myślę, że ten wygląda spoko. Zresztą mi się podoba, jest tam moja nazwa. W sumie przypomina trochę znaczek BMW, jak się teraz patrzę na tą BMW-kę. Słuchajcie, idę całkiem fajnie, tamtych zostawiłem z tyłu. Ciekawe, że da się zrobić ten model też na standardowej BMW, nie? Ten model GTR-a. Praktycznie jeden do jednego poza wnętrzem. Jakby jeszcze w tym NFS-ie można było wnętrze modyfikować. Kosmos, nie? Proszę bardzo, wyścig ogarnięty, parę dziesiąt tysięcy do kieszeni wpada jak nic. No teraz będzie dużo właśnie takiego jeżdżenia tych wyścigów dziennych, które może być trochę nużące na dłuższą metę. Dlatego teraz sobie myślę, że pojedziemy misję fabularną, nie? Żeby było ciekawiej. Tutaj chyba mamy coś w okolicy z Lukasem, czyli naszym mechanikiem prawdopodobnie. Może sypnie jakąś fajną częścią do BMW-ki. Byłoby spoko. 31 tysięcy nagroda. Pięknie. Dobra. Najwyższy poziom, mieli chyba nawet niższy od mojego. Czasami się zdarza ktoś z wyższym poziomem pojazdu, ale ogólnie mają niższy. Mają taki sobie. Nieważne, dobra. Tutaj mamy szybką podróż, to się przeteleportujmy. I zróbmy sobie na koniec misję fabularną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i proszę, zaczynamy. Daj się ponieść. Trochę za to będziemy mieli reputacji oraz kasy. Przyda nam się wszy... Ej. Bo ja tym samochodem raczej driftować nie mogę. No nie wiem, co to będzie. Hej, ty od Lukasa. No? Mówił, że chcesz się spotkać. Ludzie o tobie gadają. Pewnie nie bez powodu. No, pewnie nie. Czy nie lubisz wyścigów? Tak, to prawda. Interesuje mnie, jak dobrze prowadzisz, nie jak szybko. Aha. Skakuj, przekonasz się. Czyli będziemy mieli... Okej. Na razie nie ja prowadzę. Bierzesz zakręty na szybkości. Okej. Żeby zacząć drift, wciśnij raz pedał gazu i skręć. Potem znów szybko gaz, by go utrzymać. Nice. A ten samochód to dla mnie? Wciśnij gaz i skręć. Potem użyj gazu, by utrzymać prędkość. Jeszcze raz. Dodaj gazu i znowu. I kontruj. Dobra. On mi teraz pokazuje. Ja teraz nie steruję samochodem. Dość gadania. Chyba chcesz wsiąść za kółko. Okej. Okay. Mogłem spojrzeć, kto prowadzi w sumie. Na początek teraz to już widać. Wciskasz gaz i skręcasz. Fajnie to wygląda. Nice. Dobra, gaz. No i tak powinien brzmieć wankiel, kurde. Brawo! Dobra, próbujemy. Driftujesz! No co ty?
Ma najsłabsze nitro zainstalowane. Coś czuję, że to będzie moja fura zaraz. Dobra, nieźle. Teraz spróbuj przeciągnąć ten drift. Bierzesz zakręt i wciskasz gaz, żeby zwiększyć pośród. Prostujesz i odpuszczasz gaz, żeby zmniejszyć. Musisz utrzymać drift trochę dłużej. Prawie ci się udało. Dobra, cześć, rozpędzę tylko. Potrafisz nim zarzucić. Okej. Muszę kilka takich driftów wykonać. Jeszcze raz. Kiedy auto wpada w poślizg, utrzymaj go. Okej. Spróbuj jeszcze raz. Użyj gazu. Przeciągnij ten drift. Okej. I jeszcze raz. To jeszcze nie to. Przeciągnij ten poślizg. Poszło. Dobra. Dobrze. Teraz dodajmy trochę z tyłu. Utrzymaj prędkość i poślizg tak długo, jak się da. A jeśli naprawdę chcesz się popisać, spróbuj jechać jak najbliżej barierę. Świetna. Aha. Jazda. Jeszcze raz. Teraz mamy mnożnik, tak? Dobra. Czyli im bliżej barierki, tym więcej punktów nam się nabija, prawda? Dajesz dalej. Już? Dobra, koniec treningu. Może przyjedziesz teraz... Okej. Poszło całkiem spoko. Myślałem, że tu będziemy mieli jakieś hardkorowe wyścigi albo coś, ale może właśnie teraz zaczną nam się zawody driftowe albo coś takiego. Pamiętaj, co mówiłem. Wciśnij gaz, żeby zacząć. Potem prowadzenie i kontrola zależą od ciebie. Pojedynek. Okej. Osiągnij co? Nie widzę, za chirurgiewko. Dobra, nieważne. Pokaż, co potrafisz. I to mi się podoba. Oby tak dalej, poradzisz sobie. Woo! No co, blisko barierki miało być. Trochę ciężko utrzymać ten samochód w lifcie, bo... Nieźle! A jak się dodaje nitro, to on się od razu prostuje. To myślę, że jest spoko. Całkiem, całkiem! Dobra. 80 tysięcy musimy zdobyć. No, może być ciekawie. Świetna linia jazdy! Dobra. Raczej kiepsko to widzę. Oh yeah. Spróbuj dłużej następnym razem. Nieźle jeździ. Nieźle. O-o. Mamy pecha. What? 79. Jezu. No i pięknie, tym razem się udało. Musiałem aż 3 razy to powtórzyć. Dosyć trudne, kurde, osiągnąć taki wynik. Ale trzeba przyznać, że tutaj driftowanie, przynajmniej samochodami z mniejszą mocą, jest dużo bardziej intuicyjne i przyjemne niż w poprzednich Need for Speed'a. Przynajmniej jak na razie, bo na razie miałem dostęp do takich wolniejszych samochodów. No ale i tak wyglądało to lepiej. Lepiej mi się driftowało, kurde. Czyli tutaj mamy jakieś nowe wyzwanie społecznościowe chyba. Dostałem jakieś nowe opony, a nie dał mi samochodu? Co za dziad? Pojedynek, próba driftu. Ej, bo ja nie mam samochodu do driftu, więc nie bardzo. Ale pojawiły się zawody do driftu typowo. 11 tysięcy dolców za to. Tu mamy próbę czasową. Rekord? Myślę, że dałbym radę. 13 tysioków za to jest.
No dobra, to sobie zrobiliśmy. Tu mamy jakieś kolejne wyzwania, dużo tego się podblokowywało. 68 tysięcy, zobaczcie, przejechaliśmy raptem kilka wyścigów tych dziennych i już ile hajsu powpadało. W mieście podblokowywały nam się nowe rzeczy do robienia. Trzeba będzie tam skoczyć, nie? Ale teraz sobie pozarabiamy trochę więcej kasy w następnym odcinku. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakąś furę kupimy czy coś. Nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się, na razie, hejka.